Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję bardzo także za to wprowadzenie. Tak mieliśmy okazję studiować jakiś czas temu. Z księdzem Maćkiem też studiowaliśmy. Mały Adaś skończył rok szkolny. Będą jechać razem na wakacje, ale tata i mama jeszcze trochę pracują, więc pomyśleli sobie, że trzeba młodego odstawić na jeszcze parę tygodni, zanim oni już dostaną urlopy, więc wywieźli go do rodziców na wieś. I jak już czas urlopu przyszedł, tata po niego pojechał, no i młody opowiada, jak to spędził czas. I co chwilę mówi, a z babcią poszliśmy tam, a z babcią zbieraliśmy owoce, a z babcią robiliśmy drzewo, a z babcią robiliśmy tam. To i cały czas babcia, babcia, babcia. I w końcu młody mówi, tato, ja tak kocham babcię, że jak będę duży, to się z nią ożenię. Jak tu młodemu powiedzieć, że ślub z babcią to w ogóle generalnie nie wchodzi w grę, ale szuka jakiegoś argumentu. Myśli, mówi. Słuchaj, ale nie możesz się ożenić z moją mamą. A to młody myśli i mówi, tato, to nie fair. Ty się mogłeś ożenić z moją mamą. Ale młody miał intuicję, bo wiedział, że małżeństwo, znaczy, że miłość, tak kocham babcię, że jak będę duży, to się z nią ożenię. Że jak się kocha, to też trzeba gdzieś w którymś momencie być dojrzałym do tego, jak będę duży, tak? Trzeba dojrzeć do tego, żeby wziąć za tę drugą osobę odpowiedzialność i się z nią ożenić. Instytut Studiów nad Rodziną, z którego jestem, został założony w 1975 roku przez księdza arcybiskupa, wtedy biskupa Kazimierza Wajdańskiego. Data założenia jest dosyć charakterystyczna, bo to jest 29 kwietnia 1975 roku. Dlaczego ta data jest charakterystyczna? Króciutko powiem historię mojego szefa, założyciela Instytutu Studiów nad Rodziną, także założyciela Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego, do którego należę. I przez wiele, wiele lat ksiądz arcybiskup był dyrektorem tego instytutu, a przez kilka ładnych lat byłem jego asystentem na uczelni. Ksiądz arcybiskup Majdański, który urodził się w 16 roku, był 13 dzieckiem swojej rodziny. I kiedy postanowił pójść do seminarium, on pochodzi spod Kalisza, seminarium jego właściwym był Włocławek i udał się do Włocławka do seminarium. Tam był uczniem dzisiejszego błogosławionego prymasa tysiąclecia, był dziekanem wszystkich studentów i kiedy wybuchła wojna, to biskup poprosił księdza profesora Wyszyńskiego, żeby zniknął z seminarium, że może być pierwszą osobą, która będzie uwięziona, więc żeby się schował. I ksiądz profesor Wyszyński oddał klucz od swojego mieszkania swojemu studentowi, który był także jego magistrantem, wtedy klerykowi Majdańskiemu, zaopiekuje się moim mieszkaniem. W tym mieszkaniu ksiądz, późniejszy biskup Majdański, został aresztowany. Najpierw byli uwięzieni wraz z profesorami, kilkoma studentami, kilkoma klerykami w więzieniu we Wrocławku. Potem przetransportowani do lądu, a ostatecznie z lądu trafili do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. W Sachsenhausen księża byli traktowani właściwie na poziomie zwierząt pociągowych, ponieważ byli zaprzęgani do wszelkiego rodzaju powozów, rozwozili pożywienie, było wiele połamań nóg, wiele osób zginęło w czasie tej pracy, a potem Niemcy przywieźli wszystkich księży do obozu koncentracyjnego w Dachau. Dachau na polskich księżach robiono najgorsze czy najtrudniejsze eksperymenty. Eksperymenty, jak długo jest człowiek w stanie wytrzymać na mrozie. Polskie księży wywożono, czy wkładano zimą na mrozie nago, polewano wodą, sprawdzając, jak długo przeżyje. Na nich robiono eksperymenty, ile jest w stanie wytrzymać człowiek w komorze ciśni, która miała się przydać niemieckim pilotom. Mój szef, późniejszy, został zaproszony, wzięty do takiej grupy,
na której testowano lekarstwo na rogowicę, flegmonę. To była trzecia grupa eksperymentalna. Pierwsza grupa to byli zawodowi przestępcy z więzień, przetransportowani do obozu, wszyscy zginęli. Druga grupa to byli Żydzi i trzecia grupa to polscy księża. On nawet jeszcze księdzem nie był. Był dopiero klerykiem, znaczy był na szóstym roku, ale jeszcze nawet nie był diakonem. Grupa podzielona na dwie, na A i na B. Obie otrzymały chorobę, ten sam zastrzyk z tej samej choroby. Grupa A dostawała testowane lekarstwo, grupa B była grupą porównawczą, był w grupie B. Tak naprawdę skazany na śmierć. Pielęgniarzem był komunista niemiecki, który trafił do obozu z racji tego, że był komunistą, czyli w jakimś sensie wrogiem systemu. I przez noc rozmawiali ze sobą, jak ty możesz wierzyć? Jesteśmy w piekle, tu nie ma Boga, a ty w niego wierzysz? Jak to jest możliwe? Zobacz, co tu się dzieje. No i pod wpływem tych rozmów ten młody niemiecki komunista postanowił pomóc swojemu równolatkowi i przynosił mu lekarstwo. Zastrzegając, że jeżeli ktokolwiek o tym będzie wiedział, to się wyda, to obaj ginie. I dzięki temu przeżył. To lekarstwo wobec niego zadziałało. Przeżył obóz, potem była epidemia tyfusu. Przeżył epidemię tyfusu. A potem, kiedy już weszła armia generała Pattona, już była w okolicach Monachium, tam gdzie pod Monachium jest ten obóz koncentracyjny, Niemcy postanowili kompletnie zlikwidować obóz. Wysłali dywizję Wolf do kompletnej likwidacji i wymordować wszystkich, którzy byli w obozie, wszystko spalić, żeby nie było żadnego dowodu ich zbrodniczej działalności. Jak się o tym dowiedzieli, polscy księża rozpoczęli nowennę do świętego Józefa. Napisali list taki do świętego Józefa z prośbą o ocalenie. Ten list się zachował, jest przechowywany w Kaliszu. I w tym liście obozowcy trzykrotnie proszą świętego Józefa o ocalenie z racji potrzebnej ich posługi wobec rodzin. Nasze rodziny zostały najbardziej doświadczone w czasie tej wojny. Musimy wrócić, żeby pomóc rodzinom. I znowu rodziny tak bardzo doświadczone przez te działania wojenne potrzebują naszej obecności. Ocal, żebyśmy mogli służyć rodzinom. I znowu po raz trzeci ocal, żebyśmy mogli służyć rodzinom. W 7 dniu nowenny, 29 kwietnia 1945 roku pojawił się zwiad armii amerykańskiej. Na bocznicy kolejowej zobaczyli pełne wagony zwłok ludzkich zwłok. Krematorium już nie nadążało palić, więc tych wszystkich niespalonych na bocznicę kolejową odstawiono. Jak się zorientowali, co to jest, dowiedzieli się, że tam jest obóz koncentracyjny, więc podeszli pod ten obóz. Niemcy pomyśleli, że to już wraca, że to już jest armia, a to był tylko zwiad, więc się poddali. Potem zobaczyli, że to jest tylko zwiad, więc zaczęła się strzelanina. Ale Amerykanie wygrali. Kiedy dowódca stanął na bramie, rzucił chaosu i powiedział: nie dziękujcie nam, podziękujcie Panu Bogu. To on was ocali. I zmówcie w każdym swoim języku modlitwę pańską. Kiedy mój późniejszy szef, ksiądz biskup Majdański, został poproszony, by stworzyć Instytut Studiów nad Rodziną. Wszystkie próby odbijały się od Urzędu do Spraw Wyznań, który w tym czasie w cenzurze była cenzura na słowo rodzina. W ogóle nie było możliwości, żeby taki instytut powstał. Więc poprosił świętego Józefa. Święty Józefie, tak jak ocaliłeś, pomóż, tak? Mamy służyć rodzinom. I kiedy każdego roku, 29 kwietnia, dachałczycy spotykali się w Kaliszu, by podziękować świętemu Józefowi za ocalenie, do tegoż 29 kwietnia 1975 roku, w 30. rocznicę wyzwolenia z dachu, przyszło pozwolenie. Może się biskup otworzyć. Oczywiście żaden instytut studiów nad rodziną, bo już nazwa była wroga, więc otworzył, pozwolił na nazwę Zakład Teologii Praktycznej. Wiadomo, że nie wiadomo, o co chodzi. I dali pozwolenie na 2 studentów na rok. No, przynajmniej był początek. No i tak się ten instytut rozwijał. Jednocześnie ten instytut został przez księży dachałczyków ogłoszony jednym ze sposobów realizacji zobowiązania, które przyjęli dachałczycy, oddając się świętemu Józefowi, prosząc o ocalenie,
powiedzieli, że będą co roku dziękować mu za ocalenie właśnie 29 kwietnia, ale także powstanie dzieło miłosierdzia ku czci świętego Józefa, który będzie ich podziękowaniem za ocalenie. I na jednym ze spotkań dachauczycy przyjęli Instytut Studiów nad Rodziną jako realizację tego zobowiązania świętemu Józefowi. I w tym sensie ten Instytut Studiów nad Rodziną jest jakoś głęboko powiązany z tą historią polskiego męczeństwa, duchowieństwa zwłaszcza, ale także jest także tym miejscem, w którym rzeczywiście chcemy bardzo, bardzo służyć małżeństwu i rodzinie. Mój założyciel, ksiądz arcybiskup Majdański, zmarł kilkanaście lat temu. Kiedy? Nie wiemy, w którym roku, ale możemy wiedzieć, jakiego dnia. 29 kwietnia. Dokładnie tego samego dnia, kiedy zostali ocaleni w obozie. Tego samego dnia, jakby święty Józef powiedział, ok, służyłeś, to teraz 29 kwietnia się wracasz do niego. Byłem przez wiele lat asystentem księdza arcybiskupa, profesora na uczelni, potem przyjąłem także jego przedmioty. I tym, czym się chciałbym z wami, kochani, podzielić, to mój zachwyt nad małżeństwem i rodziną, nad tym pięknem miłości. Jak Dorota powiedziała w tym prowadzeniu, pierwszym papieżem, który mnie najbardziej zachwycił, to był święty Paweł VI. Dlatego, że to jest pierwszy papież, który w encyklice Humanae Vitae w 1968 roku określił cechy miłości i powiedział, że są takie cztery cechy miłości. Miłości małżeńskiej, to, że jest ludzka, to, że jest pełna, to, że jest wierna i wyłączna i to, że jest płodna. Ale mało tego, w każdej z tych cech on pokazał, co trzeba zrobić, żeby tę miłość opanować. On pokazał, że miłość to nie jest coś, co jest jakimś stanem emocjonalnym, na człowieka nachodzi i nie wiadomo, jak długo pozostanie, bo odchodził od niektórych ludzi. Ludzie mówią sobie, kocham cię, a potem po kilku latach mówi, nie, ja już ciebie nie kocham. Czyli tak naprawdę nie wiemy, co oni sobie mówili wtedy, kiedy sobie mówili. Dlatego święty Paweł VI to uporządkował. Powiedział, są określone cechy miłości małżeńskiej. Można pracować nad tym, żeby te cechy opanować. Czyli jest w tym wszystkim też jakiś program, jest w tym jakimś wszystkim zadaniem. I to spowodowało, że potem wiele lat, kiedy 27 lat byłem wykładowcą w Instytucie Studiów nad Rodziną, kiedy byliśmy częścią najpierw Akademii Teologii Katolickiej, a potem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj mamy swój własny Instytut, Instytut Studiów nad Rodziną imienia arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego i w tym instytucie do dnia dzisiejszego, czyli przez 38 lat pracuję i wykładam, natomiast przez 27 lat byłem wykładowcą na uniwersytecie, wtedy, kiedy byliśmy tam jeszcze związani z uniwersytetem. Ale skończyłem pracę na uczelni w takiej formie, w jakiej byłem zatrudniony, ze względu właśnie na programy. A programy powstały ze względu na papieża Pawła VI, który powiedział, że miłości można się uczyć, że to jest coś, co może także podlegać nieustannemu rozwojowi. I tak się zaczęła moja osobista historia zachwytu nad małżeństwem i rodziną. I dzisiaj chciałbym się tymi niektórymi rzeczami podzielić. Mimo takich dwóch aspektów. Pierwszy, sięgnę do samego początku. Naprawdę do Adama i Ewy, no bo tam to się wszystko zaczęło. Mamy pierwsze małżeństwo Adama i Ewy, mamy pierwszego człowieka stworzonego przez Pana Boga. I trochę o tym stworzeniu, o tym, co się wtedy wydarzyło, chciałbym się tym z Panem kochaniem podzielić. Pan Bóg stworzył Adama, a potem stworzył Ewę. Kiedy Pan Bóg stwarzał pierwszego człowieka, to obdarzył go naturą ludzką. Natura to jest coś takiego, dzięki czemu poznajemy, że coś jest czymś. Gdybym poprosił księdza Maćka, że czy chciałbym usiąść i czy mógłbym przynieść mi taboret, to chociaż ja jestem tutaj pierwszy raz, to i nie wiem, jak wyglądają tutaj taborety, ale gdyby mi przyniósł krzesło, to bym powiedział, Maciek, nie krzesło, tylko taboret. Bo krzesło się różni od taboretu, a taboret różni się od krzesła. I wszyscy, nawet jakbyśmy nigdy nie widzieli tutaj żadnego taboretu, jak ktoś nam przyniesie taboret, to będzie wiedzieli, to jest taboret. Bo tak wygląda taboret. Czy będzie miał cztery nogi, czy będzie miał trzy nogi, czy będzie wysoki, czy będzie niski. Taboret jest taboret. I to jest ta natura, przez co coś jest tym czymś.
I kiedy stworzył Pan Bóg człowieka, to dał mu naturę. I w teologii to się nazywa status nature pure, stan natury czystej, taka czysta natura. Przez to człowiek jest człowiekiem. I w tym stanie nigdy człowiek nie istniał. Bo kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, to nie tylko stworzył go w tej jego naturze, ale od razu dał mu trochę więcej, niż mu się należy z natury. Czyli Pan Bóg w momencie, kiedy stworzył człowieka, dał mu tą naturę, którą my wszyscy mamy, chociaż ona jest troszeczkę inna niż ta, która była przy stworzeniu, o tym powiem za chwilę, ale od razu go wyposażył w takie dary, które są kompletnie ponad naturą ludzką. Dał nam wyposażenie, które kompletnie jest ponad naszą naturą. Czyli dostaliśmy takie dwa dary nadprzyrodzone. Czyli tu jest to wszystko, co jest przyrodzone, dostaliśmy dwa dary, które są nadprzyrodzone. Podzielił się Pan Bóg z człowiekiem świętością. Pierwszy człowiek stworzony przez Pana Boga od razu, tak na wejściu, bez niczego, dostaje świętość i otrzymuje tak zwany taki drugi dar, który się nazywa sprawiedliwość. Przy czym ta sprawiedliwość nie polega na tym, że potrafimy podzielić jabłko na dwie różne połowy. Tylko sprawiedliwość to jest to umiejętność oddania temu prawa do tego, kto ma to prawo. Czyli jak czytamy o świętym Józefie, że był mężem sprawiedliwym, to oznacza, że święty Józef wiedział, co jest boskie, to należy Bogu, co jest ludzkie, to należy człowiekowi. Wiedział to doskonale, co się komu należy. Ale jednocześnie, jak czytamy o świętym Józefie, że był mężem sprawiedliwym, to trochę gdzieś nas to sygnalizuje nam, że on był bardzo bliski temu, co było w naturze tego pierwszego człowieka stworzonego. Że święty Józef był bardzo bliski Panu Bogu właśnie przez te przymioty, które można otrzymać było tylko i wyłącznie od Pana Boga. Więc pierwszy człowiek stworzony przez Pana Boga nie tylko ma swoją naturę, ale od razu ma podwójne wyposażenie, świętość i sprawiedliwość. I już samo to byłoby niesamowitym, cudownym wyposażeniem, ale Pan Bóg, jak stwarzał człowieka, to można powiedzieć, że trochę zaszalał, to znaczy, no poszedł po prostu szeroko. Bo jeszcze dał człowiekowi cztery dary, które się też nie mieszczą w naszej naturze, są poza naszą naturą. I to są dary, które zostały dane aniołom. Pan Bóg dał człowiekowi także to, co dał aniołom. Aniołom dał nieśmiertelność, niecierpliwość, harmonię władz i wiedzę. I te cztery potężne dary, które otrzymali aniołowie, wszystko dodał człowiekowi. Tak wygląda pierwszy człowiek. Nie tylko, że otrzymuje to, co jest w naturze, dał mu jeszcze Pan Bóg to, co się tylko Bogu należy, jeszcze dał mu obficie to, co wszystko, co się dało, co się należy aniołom. Tak wygląda pierwszy człowiek stworzony przez Pana Boga. No po prostu Pan Bóg kompletnie zaszalał. Stworzył człowieka, nie chciałby, było mało, jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. Go obdarował w sposób niewypowiedziany. Teraz musimy zrobić jedno zastrzeżenie. Umawiamy się, że przyjrzymy się życiu Adama i Ewy jeszcze bez grzechu. Czyli wiem, że oni popełnili ten grzech, ale umawiamy się, że rozważymy, co by się stało z Adamem i Ewą, gdyby tego grzechu nie było. No bo generalnie Pan Bóg stworzył w tym raju, oni sobie żyją i dał im zadanie do wykonania. Jakie to zadanie otrzymali Adam i Ewa? Żeby się rozmnażali. Rozmnażanie, czyli mają czynić dużo tych dzieci i czynić sobie ziemię poddaną. Czyli generalnie Adam i Ewa dostają zadanie. Wy twórzcie tyle farm, tyle gospodarstw, ile się tylko da i żeby tam było na bogato, to dzieci. No i teraz się umówmy, że mija 100 lat. Mamy takie powiedzenie, co rok prorok, więc Adaś i Ewa mają setną rocznicę urodzin, ponieważ się urodzili, znaczy od razu byli dorośli, więc mamy setną rocznicę małżeństwa i jednocześnie setne dziecko. Ponieważ te geny na początku to w ogóle są tak mocne, że nie ma żadnego problemu. Teraz to musimy tam sprawdzać, żeby to nie był tam za bliski kuzyn czy za bliska kuzynka, tylko tak trzeba sprawdzić ileś tam w bok tych linii, gdy chodzi o pochodzenie, ale wtedy nie ma takiego problemu. W związku z tym mamy chłopców i dziewczynki, oni się żenią, w związku z tym Adaś i Ewa są nie tylko rodzicami setnego dziecka, ale są pra, 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 pra dziadkami i tych wnuków tam jest trochę.
jakiś dobry matematyk, jakby to policzył, to by nam wyszło, że tam z kilkaset tysięcy już ludzi mamy i przez te 100 lat się uzbierało. Ponieważ Ewa się nie starzeje, ciągle jest młodziutka, nie cierpi, więc się spokojnie dzieci rodzą bezboleśnie. Mamy pełną harmonię władz. Święty Tomasz z Akwinu w tym traktacie o stworzeniu mówi, że oni byli tak zdyscyplinowani, że mogli zdecydować teraz chłopiec, teraz dziewczynka. Oni by określali płeć. W związku z tym no, musieliby tak na przemian. Chłopiec, dziewczynka, chłopiec, dziewczynka, chłopiec, dziewczynka, żeby było małżeństwo dla każdego. To też nie ma innego powołania, jest tylko małżeństwo. Więc mamy 100 lat mija, 100 rocznica małżeństwa, 100 dziecko, któreś tam wnuk. Moje pytanie. Co jest zadaniem Adama i Ewy, co jest powołaniem Adama i Ewy? Co Pan Bóg stworzył Adama i Ewy? Jeszcze raz pytam. Po co Pan Bóg stworzył Adama i Ewy? Co jest powołaniem Adama i Ewy? Po co oni żyją? Zalubiają. Robią co mogą. Miło. A kochają się tak, słuchajcie, Ewa jest ciągle młoda, jak to mój kolega powiedział. Moja żona jest równie piękna, jak w dniu, kiedy ją poznałem. Teraz jej to zajmuje trochę więcej czasu. Ale ona się nie starzeje, jest ciągle młodzi. Co jest powołaniem Adama i Ewy? Cieszą się życiem, to w ogóle. Kolejną farmę otwierają. Teraz będzie farma brzoskwiniowa. Tam mają ogórki, tu pomidorki. No w ogóle wszystko jest jak trzeba. Mają kochać siebie. No, słuchaj, trudno się nie kochać, znaczy nie ma konkurencji, prawda? Ewa ma tylko Adama, Adam ma tylko Ewę, także są bezkonkurencyjni w tej miłości. Po co Pan Bóg stworzył? Żeby wielbić Boga. Wielbię Boga. Pan Bóg codziennie do niej przychodzi na 5 o'clock. Ewa piecze ciasto ze śliwkami, po prostu teraz ze śliwkami będzie. Codziennie Pan Bóg przychodzi, kawusia, ciasteczko. Kochają Pana Boga, kochają siebie. I kiedyś przyciskałem moich studentów. W którymś momencie już nie wytrzymali i mówili: możemy zrobić ten grzech. Bo po grzechu już wszystko wiadomo. No i tak trochę z nami jest, tak? Jak jest grzech, to już wiemy, gdzie jesteśmy, ale no dalej trwamy w tym raju. Po co Pan Bóg stworzył Adama i Ewę? Po co w ogóle oni tam są? Ma jakiś pomysł na życie? Co jest pomysłem na życie Adama i Ewy? Po co oni tam w ogóle istnieją? No to dołożę. Mają już 1000 lat. Głośniej. Czynią, czynią. Teraz już nawet Adaś zbudował fajną łódkę i chyba przez ocean popłynął do Ameryki. Nie potrzeba zbawienia, bo nie ma grzechu. W związku z tym zbawienie w ogóle nie jest potrzebne. Są święci. Już 1000 lat. I ja mam ciągle piękna i młoda. No są nieśmiertelni. Tak. Po co oni żyją? Czy jest jakiś pomysł na Adama i Ewę? Czy jest jakiś pomysł, po co oni w ogóle żyją? No bo... Dla miłości. No żyją dla miłości. Dla grzechu. Dla grzechu żyją, tak. Bo jest nam bliskie takie myślenie. Po grzechu to już my wiemy, co trzeba do spowiedzi, pokuta, a bez grzechu to nie mamy koncepcji na życie bez grzechu. Coś tam jest nie tak. Otóż, okej, to ja pomogę. A co jest naszym celem? Wieczne. Zbawienie. Wieczne zbawienie w głowie życia. No ciepło, ciepło, ciepło. Zbawienie, a oni nie potrzebują zbawienia, więc tutaj nie mamy wspólnot. Życie wieczne. Co to znaczy życie wieczne? Oni są, żyją wiecznie, są nieśmiertelni. Niebo.
Głośniej? Niebo. Niebo. Czy powołanie Adama i Ewy jest pójść do nieba? Nie, nie są w niebie. Oni są w raju. Oni są w raju. Raju to jest miejsce na ziemi. Jeszcze nie wiemy gdzie. Niektórzy mówią, że na Florydzie. Niektórzy mówią, że to chyba musiało być w Zamościu. Oni są na ziemi, a zaproszenie Pana Boga stosowane do Adama i Ewy i do każdego człowieka, żeby się znaleźli w niebie. Święty Tomasz mówi, że nie wiemy, kiedy by się to stało, ale należy zakładać, że w którymś momencie miłość Adama i Ewy byłaby tak potężna, tak piękna, że to byłoby już, byliby gotowi, żeby pójść do nieba. To się stało z Matką Najświętszą. Matka Najświętsza jest dokładnie tak samo jak Ewa. W tym sensie nie ma grzechu pierworodnego. Bez grzechu. I kiedy Pan Jezus poszedł do nieba, Matka Boża jeszcze została na ziemi. I w którymś momencie była już gotowa, żeby przejść do nieba. I mówimy, po zakończeniu ziemskiego życia została wzięta z ciałem i duszą do nieba. I to jest nawiązanie do raju. Że w raju, w którymś momencie, gdy miłość Adama i Ewy byłaby już tak potężna, że byłaby taka sama, jak jest miłością w niebie, zostaliby wzięci do nieba. I to mnie zachwyciło. Bo w tym momencie sobie uświadomiłem, że małżeństwo stworzone przez Pana Boga jest najbardziej naturalnym sposobem na pójście do nieba. Że w życiu małżeńskim, w tym wydarzeniu niezwykłym, jakim jest miłość mężczyzny do kobiety, kobiety do mężczyzny, że jest w tym taki potencjał, że sama ta miłość mężczyzny do kobiety, kobiety do mężczyzny wypowiedziana w małżeństwie jest taka potężna, że może ich przeprowadzić do nieba. I wtedy zrozumiałem, że mam cel w swoim życiu. Że moim celem jest towarzyszyć małżonkom, pomagać małżonkom, żeby oni odkryli bogactwo swojej miłości i wiedzieli, że ich miłość ma w sobie taką moc, że może ich zaprowadzić do nieba. I tak naprawdę nie było planu B, że człowiek, nie wiem, Pan Bóg musiał zmodyfikować swoje plany, bo Ewa zgrzeszyła, wciągnęła w to Adasia, no i potem mieliśmy problem bez grzechu. I Pan Bóg stworzył plan B. Nie, nie ma planu B. Jest od początku ten sam plan. Człowiek idzie do nieba. I wszystko, co jest w jego życiu, jest lekcją, której się człowiek uczy, jak kochać, jak jeszcze bardziej kochać. Co to znaczy miłość? Jak to być taką miłością, że będziemy mogli taką samą miłością potem być w niebie. I to jest niesamowite zaproszenie. To jest właśnie ten niezwykły dar, jaki otrzymaliście wy, kochani małżonkowie, dar do tego, żeby się przez swoją relację, przez swoją miłość nauczyć tak kochać, jak się kochają ci, którzy są w niebie. Poziom miłości to tej miłości, która jest kompletnie miłością bezwarunkową. Czyli jest plan, jest pomysł, jest program na życie. I trochę o tym programie na życie jeszcze chciałbym powiedzieć, to tak druga część tego, co chciałby się z nami podzielić. Człowiek ma niesamowitą zdolność do uczenia się. Kiedy się uczymy, potrafimy, jak się tak ładnie nazywa, zgeneralizować poszczególne doświadczenia i rozciągnąć to na wszystkie inne. Czyli jestem po raz pierwszy tutaj w tym kościele. Podchodzę do drzwi i widzę w tych drzwiach klamkę. Jak widzę klamkę, to już wiem, że te drzwi da się otworzyć. Skąd ja wiem? Bo kiedyś w swoim życiu, po raz pierwszy, kiedy dotknąłem klamkę i otworzyłem drzwi, to się nauczyłem, że drzwi się da otworzyć. I teraz nieważne, gdzie jestem na świecie, nieważne, przed jakimi drzwiami stoję, jeśli widzę klamkę, to wiem, że te drzwi można otworzyć. Człowiek ma niesamowitą zdolność generalizowania poszczególnego doświadczenia i rozciągać się na wszystkie te przypadki, także możemy, będąc w zupełnie nowym pomieszczeniu, być zdolni otworzyć drzwi. Człowiek się uczy. I ten proces uczenia się, jeden z Amerykanów, to był Gregory Bateson, który odkrył ten proces, ten właściwie jak to się dzieje, że człowiek się potrafi tak uczyć. I na podstawie tego inny Amerykan, to był Elnick, a tutaj Amerykanie, stworzył taki model uczenia się.
I w tym modelu uczenia się mamy pewne poszczególne elementy. Najpierw mamy środowisko, potem mamy pewnego rodzaju zachowania, potem wewnętrzny krok to są możliwości, jeszcze bardziej wewnętrzny krok to są przekonania i ostatecznie w środku gdzieś tam mamy tożsamość. Wyobraźmy sobie, że chciałbym zostać gitarzystą, czyli powiem o sobie w mojej tożsamości, moja tożsamość będzie: jestem gitarzystą. Co się musi stać, żebym mógł tak o sobie powiedzieć? Jeśli powiem o sobie: jestem gitarzystą, to wy z założenia przyjmiecie, że co potrafię? Grać na gitarze. Ale żebym ja mógł tak o sobie powiedzieć: jestem gitarzystą, to muszę rzeczywiście umieć to zrobić. Czyli żeby dojść do takiej tożsamości, gdzieś na samym początku musi się pojawić, w moim środowisku musi się pojawić gitara. Przyjmijmy, że w moim pokoju jest ktoś, dostaje od rodziców gitarę. Nie, pod choinkę, bo sobie zamarzyłem, albo prosiłem, mimo rodzice wreszcie kupili mi gitarę. Czyli mam gitarę. Czy w momencie, kiedy dostaję gitarę i mam już ją w ręku, to jestem gitarzystą? Nie. Jeszcze nie. Sama gitara jeszcze nie czyni mnie gitarzystą. Co jeszcze potrzebuję oprócz gitary? Chęci do nauki. Chęci mam? Nauki. Potrzebuję jeszcze nauczyciela. Czyli w tym moim środowisku musi się pojawić gitara i nauczyciel. Czy to będzie nauczyciel, który będzie fizycznie do mnie przychodził, czy będziemy online, jak to się ostatnio nauczyliśmy, czy to będzie jakaś aplikacja, wszystko jedno. Musi być nauczyciel. Ktoś tam mi powie, co mam zrobić, jak trzymać rękę na gryfie, co robić z prawą ręką, w jaki sposób trzymać, w jaki sposób dotykać tych strun. Czyli mam środowisko, gitara i nauczyciel. Teraz przechodzimy do drugiego kręgu. Ten krok to jest zachowanie, czyli zaczynam grać. Codziennie gram na gitarze godzinę rano, godzinę wieczorem, ćwiczę dużo. Czy pojawiło się zupełnie nowe zachowanie, gram na gitarze, wykonuję wszystkie ćwiczenia, wszystko to, co mi zadał nauczyciel, ja to wszystko pilnie wykonuję. Dzięki temu przechodzę do następnego kręgu, to jest krąg możliwości. Mam możliwość zagrania coraz trudniejszej melodii na gitarze. Im więcej ćwiczę, tym moje możliwości bardziej rosną. Czyli potrafię, mogę, tak, moje możliwości są takie, że potrafię już teraz zagrać prawie wszystko. Są jeszcze niektóre trudniejsze rzeczy, ale im więcej ćwiczę, to moje możliwości też rosną. I tak przechodzimy do następnego kręgu. Ten następny krok to jest krok, który się nazywa przekonanie. Teraz na podstawie tego środowiska, czyli mam gitarę nauczyciela, wykonuję ćwiczenia, mogę zagrać coraz więcej melodii, zaczynam mieć przekonanie, to jest fajny instrument, dobrze mu radzę. Mam przekonanie, że praktycznie im więcej ćwiczę, tym więcej mogę wykonać. Mam przekonanie, że pasujemy do siebie. Mam przekonanie, że to jest instrument, który mi w pełni odpowiada. Przekonanie, że to jest bardzo fajny instrument i ja chcę coraz bardziej, więcej wykonywać ćwiczeń, chcę być jak najlepszym gitarzystą. I ostatecznie potem wchodzę w ten ostatni element. Jestem gitarzystą. Pewnie na początku będzie: jestem początkującym gitarzystą, ale potem będzie: jestem wirtuozem. Żeby zostać księdzem, potrzebujemy dokładnie tych samych elementów. Najpierw środowisko, mam seminarium, do którego wstępuję. Potem są zachowania. Chodzę na wykłady, chodzę na modlitwy, spotykam się z ojcem duchowym, mam ćwiczenia duchowe, mam rekolekcje, uczę się tego wszystkiego, czy pojawiło się nowe zachowanie jako kleryk. Potem są możliwości. Mogę wygłosić konferencję, mogę poprowadzić katechezę, mogę już coś powiedzieć, mogę się czymś podzielić. Też zdobywam swoje tam poszczególne stopnie, czyli staję się lektorem, mogę czytać Pismo Święte, a potem mogę jako diakon, tak, mogę nawet głosić Słowo Boże. To są możliwości. Potem się rodzi przekonanie, że to jest powołanie dla mnie, że jestem na właściwym miejscu. Nas zaczynało 36, jak ja poszedłem do seminarium w 80 roku. Zostało nas wyświęconych 24. Niektórzy zdobyli inne przekonanie niż ja, że to jest moja droga. Niektórzy się przekonali, to nie jest jednak dla mnie. I odchodzili z seminarium. Czyli mimo tego, że mieliśmy to samo środowisko, te same zachowania, te same możliwości, w którymś momencie zrodziło się inne przekonanie. To jednak nie jest moja ścieżka.
I mój serdeczny przyjaciel, w którym byliśmy bardzo, bardzo blisko, na trzecim roku stwierdził, nie, to nie jest moja droga i odszedł z seminarium. A inny mój kolega na czwartym roku odszedł, powiedział, nie, to nie jest moja droga. A jeszcze mój kolega, z którym mieszkaliśmy przez kilka lat razem w pokoju, na szóstym roku powiedział, nie, to nie jest moja droga. Czyli jest to przekonanie. I potem, jak mamy już przekonanie, to jest moja droga, to zostało rozeznane przez Kościół, to wtedy mamy tożsamość. Od tej pory, gdziekolwiek jestem, przedstawiam się, jestem księdzem. To jest moja tożsamość. Ale też podobnie było z wami. Pojawiło się środowisko, czy w tym środowisku pojawił się on. Albo ona. Musi być ta osoba, tak, która się nagle pojawiła. Dzięki temu pojawiło się zupełnie nowe zachowanie. Zaczęliśmy chodzić na spacery. Zaczęliśmy chodzić na randki. Zaczęliśmy chodzić ze sobą. I dzięki temu zachowaniu chodzimy ze sobą, spotykamy się, rozmawiamy. Pojawiły się pewne możliwości. Możliwość poznawania się, możliwość spędzania ze sobą czasu, możliwość poznania swojej historii, poznania swoich wartości, poznania swoich rodzin. I z tego się zrodziło przekonanie, to jest moje powołanie, to jest człowiek dla mnie, chcę z tym człowiekiem spędzić życie. To jest człowiek i mam, to jest moje przekonanie, że Pan Bóg nas spotkał, że Pan Bóg nas połączył, że będziemy dobrym małżeństwem. No i potem się pojawiła następny ruch, tożsamość. Jestem żoną, jestem mężem. Muszę wam powiedzieć, że w niektórych wypadkach to jest pewna pułapka. No bo w momencie, kiedy jesteś, to już trochę możemy spocząć na laurach. Już nic nie muszę robić. Jak ja jestem księdzem, no to do tej pory, żeby zostać księdzem, musiałem studiować, uczyć się. Już teraz nie muszę się uczyć, nie muszę studiować, no bo już jestem księdzem. Musiałem spędzić ileś tam godzin na modlitwach, na wspólnych modlitwach. A teraz już nie muszę, bo już jestem. I może być taka pułapka, że skoro już jestem żoną, to już nic nie muszę, bo już po prostu jestem. Znacie taki zwyczaj rzucania bukietu na ślubie, na weselkości. Kobieta rzuca bukiecik. Ja wiem, co to znaczy. Oficjalna wersja jest taka, że ta dziewczyna, która złapie, no to potem pierwsza wychodzi za mąż. To jest oficjalna wersja, jest nieoficjalna wersja. Wiecie, co to znaczy, jak ona rzuca kwiaty? Kwiat jest zasięty. Koniec z dietą. Mój ci on, już nie muszę tak się wysilać. Już go zdobyłam, już mój. Już nie muszę tak się stawać. I trochę jest ta pułapka, że jak już mamy tą tożsamość, jestem żoną, oczywiście trochę dodam, tak, zostanę mamą, zostanę tatą, jestem księdzem, mogę zostać księdzem proboszczem, to jest jakiś ruch tutaj. Ale jest pułapka, że jeżeli my sobie czegoś nie dodamy do tego jestem, to grozi nam pułapka, że my przestaniemy się rozwijać. To dlatego zacząłem od trochę dorodkami tak wylosowałem. Ja rzeczywiście kocham papieża Pawła VI. Że trochę nam grozi to, że my nie będziemy mieli programu na siebie. Że skoro już jestem żoną, to już naprawdę trzeba to być żoną. Ale my jak nie mamy programu na siebie, jak nie mamy wizji, jak nie powiemy sobie coś więcej, no zobaczcie, kto z nas tak naprawdę do końca wierzy w to, że wystarczy być żoną, wystarczy być mężem, żeby pójść do nieba? My do tego jeszcze musimy dodać, chodzę do kościoła, chodzę do spowiedzi. Jakby tak naprawdę przez bycie żoną, bycie mężem, to już jak na, tak do końca to nie jest droga do nieba. Droga do nieba to jest chodzenie do kościoła. I wpadamy w taką pułapkę, że zaczynamy myśleć o całym naszym życiu religijnym jako na czymś, co jest jakby istotą. Znamy pewnie wszyscy ten fragment, w którym Pan Jezus jest powiedziane, że Pan Jezus wstał wcześnie rano, wyszedł na górę, aby się modlić. I co ten Pan Jezus robi?
Bo dla nas chodzić to jest robić coś. Czyli Pan Jezus wyszedł na górę i zmówił witanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Albo różaniec. No przecież coś trzeba robić. Dawno, dawno temu w teatrze w Szczecinie był taki teatr Pleciuka, teatr Lalek. I wystawiono tam przedstawienie żywoty świętych przez tak 17-wiecznego autora. No i jest tam scena zwiastowania. W tym teatrze Lalek były dwie różne formacje. Pierwsza to były takie lalki, które się tam poruszali aktorzy. I drugi rodzaj to były lalki, ale ludzkie lalki, czyli wszyscy byli ubrani tak samo, tylko mieli takie wielkie głowy nakładane na ich głowy. W związku z tym na tych głowach można było poznać, czy to chłopczyk, czy dziewczynka, ale generalnie tylko te głowy były widoczne, a tutaj wszyscy mieli takie same, powiedzmy, alby. No i jest scena zwiastowania. Jak sobie to ten XVII-wieczny autor wyobrażał? Czyli przychodzi anioł Gabriel do Matki Bożej, no i musiał ją przywitać, więc w jaki sposób ją przywita? No przychodzi anioł i mówi, niech będzie pochwalał Jezus Chrystus, a Matka Boża na wieki wieków. No bo jak inaczej można było się do Matki Bożej zwrócić, prawda? No to było, no to dzień dobry, powiedzieć, no nie wypada do Matki Bożej powiedzieć dzień dobry, więc musiałem jakoś po katolicku się obezwać, więc niech będzie pochwalał Jezus Chrystus. I my trochę też tak o modlitwie myślimy, że to jest coś, co trzeba zrobić. Taka trochę, wiecie, lista do wykonania. Różaniec zmówiony, koronka była. Litania jest. Nowena do świętego Józefa była. Paciorek rano był. Paciorek wieczorem. A, jeszcze u nas nie było. Jeszcze będzie paciorek. I jak skompletujemy sobie listę, jesteśmy tacy bezpieczni, bo zrobiliśmy to, co trzeba było zrobić. Naprawdę modlitwa Pan Jezus szedł, żeby coś robić? Czy też Pan Jezus szedł, żeby być? Być z Ojcem. Można przyjść do kościoła, ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale można przyjść do kościoła i nic nie robić. No nie chodzi o to, żeby coś mówić, żeby coś zrobić, tylko chodzi o to, żeby być. Być z Nim. Ale podobnie też jest w małżeństwie. To nie, oczywiście, że bardzo ważne jest to, co robimy dla naszych żon, dla naszych mężów, ale czasem warto sobie pomyśleć, jak istotne jest być. Usiąść, pobyć ze sobą. Może porozmawiać, ale to nawet jakby niekoniecznie o rozmowę chodzi, tylko po prostu być. Wasza miłość, ona jest trudna, bo trzeba kochać chłopa, a chłopy są kompletnie różne. I to jest duże wyzwanie takiego, kochać takiego mężczyzny, który no zero finezji czasem. I trudno jest kochać kobietę, która jest tak bogata w swojej naturze, że ten facet też tam cierpi, bo nie może ogarnąć tego bogactwa, które jest w kobiecie. I takie kochanie mężczyzny przez kobiety, kobiety przez mężczyznę, to jest wyzwanie samo sobie, więc ja rozumiem, że to jest trudne. Ale to jest właśnie to, co powoduje, że my się uczymy dzień po dniu, co to znaczy kochać. A kochać to jest w pierwszym rzędzie być z tą osobą. Bo możemy zrobić dla tej osoby wiele i ta osoba, dla której zrobiliśmy wiele, tak naprawdę w ogóle nie będzie wierzyła w to, że jest kochana, bo tylko ktoś robi. Mówi, ale nie jesteś ze mną. Usiądź, pobądź ze mną, pobądź ze mną. Zatrzymaj się na chwilę. I dzisiaj nas w tej refleksji chciałbym nas zatrzymać właśnie na tym być. Że kiedy Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, to stworzył im program, żeby tak się nauczyli być ze sobą, żeby się tak nauczyli być miłością, żeby to ich wciągnęło do Niego. I że to samo zadanie, ten sam program jest dla nas także dzisiaj. Być miłością. Bo jak będziemy miłością, to wszystko, co czynimy, będziemy czynić, będzie miłością. Jest taka trójka klasowa. Być, robić, mieć.
najczęściej jest przeżywana przez ludzi w takim charakterze mieć, robić, być. Czyli jak będę mieć męża, dzieci, będę mieć dom, będę mieć tą wymarzoną pracę, to wtedy będziemy mogli robić tyle cudownych rzeczy i będę szczęśliwa, będę szczęśliwy. I całe szczęście jest wyprowadzone na zewnątrz, bo dopiero jak to będę mieć, no to będę mógł robić i wtedy będę szczęśliwa, szczęśliwy. Prawdziwy porządek jest kompletnie odwrotny. Najpierw jest być, z którego wynika robić, a dopiero na końcu jest mieć. Karol Wojtyła bardzo, bardzo często, wielu jeszcze jako teolog, jako profesor, a potem jako kardynał, jako papież, bardzo często odnosił się do takiego starożytnego adagium agere sequitur esse, albo operari sequitur esse, czyli działanie wynika z tego, kim jesteś. Jeśli jesteś miłością, to wszystko, co czynisz, będzie miłością. I finalnie będziemy mieć owoce tej miłości. Jeżeli jest ktoś nieuprzejmy, taki bym powiedział, no trochę chamski, jest, to on będzie w tym, co będzie robić, pełen kultury, szacunku i łagodności? Nie. Będzie dokładnie tym, kim jest. Jest wpływa na to, co robimy. A ostatecznie mamy to, co żeśmy sobie wypracowali, ale nie przez to, co robimy, tylko przez to, kim jesteśmy. Jeżeli wpiszemy sobie, jestem żoną, no to okej, z tego będzie wynikało moje robić. No trzeba go oprać, oprasować, nakarmić, spać z nim, pójść z nim do kina od czasu do czasu. No coś tam trzeba robić. No i potem mamy dobrą relację. Ale jeśli sobie powiem być żoną, ale jeśli sobie powiem być pogodną żoną, albo radosną żoną, to będzie zupełnie co innego, niż powiem sobie być pobożną żoną. Bo pobożna żona będzie się modlić za swojego męża. Ale to będzie zupełnie co innego. To robić będzie zupełnie inne, bo jest inna tożsamość. Jest takie zadanie trochę drogowe, żeby sobie przemyśleć, co ja sobie wpiszę do tej mojej tożsamości. Bo ksiądz Maciek jest zawsze radosny, to jest jego tożsamość. Zawsze radosny. Zawsze pochodny, zawsze uśmiechnięty i zawsze kulturalny. To jest jego tożsamość. Jest też coś pobożne, ale pierwsze, co się rzuca w oczy, to jego uśmiech i jego taka pełna życzliwość, która płynie z niego. To jest jego tożsamość. Ale gdy ja sobie mam wymyśleć moją tożsamość jako żonę, moją tożsamość jako męża, moją tożsamość jako sąsiada, moją tożsamość jako kogoś, kto pracuje albo po prostu jesteś gdzieś w jakimś ruchu, w jakiejś grupie, bo z tego, kim jesteś, będzie wynikało to, co robisz. A z tego, kim jesteś i co robisz, będzie wynikało to, co będziesz mieć. Tak naprawdę my wpływamy na to, co mamy. I przez to, kim jesteśmy, mamy to, co mamy. Będzie na to. Jakieś pytania? Nie widzę. Czyli jak się małżonkowie rozstają, to nie są razem w tym momencie. Bo ksiądz mówi, że być. Jak on idzie do roboty, to się nie rozstaje. Ale nie, jak jedzie za granicę na pół roku, to się rozstają. Na przykład. A wtedy nie są być. Nie, to. Na odległość nie da się. Odległość nie ma wpływu. Nie. Można być odległym o 1500 km albo 15 tysięcy i być równie blisko jak. To nie jest od odległości zależy, tylko od tego, co jest w ich sercu. Dobra. Dzisiaj mamy telefony. Mamy nawet telefony z kamerą. Także codziennie możemy się widzieć. Codziennie możemy rozmawiać. Można być w tym samym mieście, w tym samym mieszkaniu, być od siebie oddalonym. Tysiące kilometrów. Także to nie jest kwestia odległości. Tak, można być blisko i dalej, nie być. I nie być. Być.